Zakończyły się nabory aplikacji w konkursach na stanowiska dyrektorów trzech suwalskich szkół. Kadencje dotychczasowych zarządzających zespołem szkół nr 4, szkołą podstawową nr 10 i szkołą podstawową nr 7 właśnie wygasają. Jak informuje Kamil Schnell, do każdego z konkursów zgłosiło się zaledwie po jednym kandydacie. 12 i 13 czerwca odbędą się przesłuchania tych kandydatów i wtedy też zapadnie decyzja, czy zostaną oni powołani na stanowiska dyrektorów. Wcześniej został ogłoszony także konkurs na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Wakat na dyrektorskim stanowisku w SOD nie pojawił się po cofnięciu przez kuratorium akredytacji temu ośrodkowi. Poprzednia dyrektorka została powołana na stanowisko w 2017 roku, mimo negatywnej opinii kuratora oświaty. Wątpliwości wynikały z tego, że prowadziła działalność gospodarczą o podobnym profilu jak ośrodek. Jednak deklaracja o likwidacji prywatnej firmy przesądziła sprawę i prezydent Suwałk powołanie jej wręczył. Po kilku miesiącach okazało się, że przeprowadzona przez kuratorium kontrola ujawiła liczne nieprawidłowości. Nieoficjalnie mówiono o niewłaściwym zarządzaniu placówką, niedostatecznym poziomie przeprowadzanych kursów i szkoleń, wskazywano na braki w dokumentacji. Prezydent po przyjęciu rezygnacji szefowej ośrodka postanowił ogłosić konkurs na jej następcę. Niestety konkurs nie cieszył się jakimkolwiek zainteresowaniem. Niestety tutaj nie wpłynęła żadna oferta, żadna propozycja, nie zgłosił się żaden kandydat, więc prezydent Suwałk zastanawia się jeszcze, co z tym zrobić, czy ogłosić ponowny konkurs, bądź też powołać swojego kandydata. Trwa tutaj analiza tej sprawy i w ciągu najbliższych dni na pewno zapadnie jakaś decyzja.